Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym hashtag drugim odcinku z Brawl Stars nagram dla was, jak gram, powiedzmy, nie samym, tylko tą oto Shelly. Nawet Shelly się sprawdza, więc zobaczycie ją w akcji. Tutaj są różne wiadomości, ale tym się zajmiemy dopiero później. Tutaj jest mój znajomy Killer Panku, którego później pozdrowię, a teraz chciałbym pozdrowić moich wszystkich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym Wydupcaja, pozdrawiam Petloczeka, pozdrawiam Oskara, pozdrawiam Bojkosa, pozdrawiam xraymonda.pl, pozdrawiam URK3K, pozdrawiam Oskara, pozdrawiam Aisecha, pozdrawiam Adriana Banacha, pozdrawiam Pitera93 wokół sportu, pozdrawiam Kingę Górską, pozdrawiam Zwaranego, pozdrawiam Zreleku, pozdrawiam Zwi, pozdrawiam ShinXu, pozdrawiam Monie, pozdrawiam I, pozdrawiam Uchmarki, pozdrawiam Skutie Bobo, pozdrawiam Myti, pozdrawiam Bartusia, pozdrawiam Szmajchala Degoata, pozdrawiam Juksa, pozdrawiam Andiego, pozdrawiam Jakuba Niekubę, pozdrawiam Zbigniewka, pozdrawiam Cwenika, pozdrawiam Chwadinkę, pozdrawiam Wikucie, pozdrawiam Martynę, pozdrawiam Tyszkę, pozdrawiam Tosiulę, pozdrawiam Johnego Kapiszona, pozdrawiam Kubiksa, pozdrawiam Robaliniego Szefie 96, pozdrawiam Wojtka Olejniczaka, pozdrawiam Robaliniego Lajwa, pozdrawiam Cygana, pozdrawiam Tak, pozdrawiam Ziomków z Bydgoszcza, pozdrawiam Pawła S, pozdrawiam Chomika Sopelnicę, pozdrawiam Oskara, pozdrawiam Mateusza, pozdrawiam Młodego, pozdrawiam Nigena, pozdrawiam Marcina Francusa, pozdrawiam 20FPS, pozdrawiam Dobromordę, pozdrawiam Kapłana Bożydara, pozdrawiam Kevinca Legugunca, pozdrawiam DJ-a i Podłoga Boli Mnie Noga, pozdrawiam Filipu, pozdrawiam Derogo Osu, pozdrawiam Kinara Panku, pozdrawiam Draminatora, pozdrawiam Marcela, pozdrawiam Samka Piotra Kuncińskiego, pozdrawiam Poloneza Sport TV 395, pozdrawiam Sonika 2005.pl, pozdrawiam Golfa Wulkanowego, pozdrawiam Dominika Szczepanińskiego, pozdrawiam Stacha 999, pozdrawiam Walksa, pozdrawiam 6121, pozdrawiam Dobrowola i Podłogę, pozdrawiam Raymonda, pozdrawiam xraymonda.pl, pozdrawiam Raymonda Dzika, pozdrawiam Wydupcaja, pozdrawiam Blusiego, pozdrawiam Auricza, pozdrawiam Chomika Krzysiu, pozdrawiam Szymona Pierwszego, pozdrawiam Szymona Drugiego, pozdrawiam Szymka Pierwszego, pozdrawiam Szymka Drugiego, pozdrawiam Ajnecha, pozdrawiam Baskiego, pozdrawiam Cieplszewa, pozdrawiam Dorobiego, pozdrawiam Koksiu, pozdrawiam Garnucha, pozdrawiam Niuniu, pozdrawiam Potaraka, pozdrawiam Afuna, pozdrawiam Flery, pozdrawiam Zibawę, pozdrawiam Dunder Sztyczca, pozdrawiam Ryza, pozdrawiam Pokcieko, pozdrawiam Miti i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać ode mnie pozdrowieni. O i jeszcze pozdrawiam Alanka Szczurka i pozdrawiam Sebastiana Antczaka. No dobra, a teraz pokażę wam, ile mam pucharków. Mam 15902 pucharki. Jeszcze to trochę mi zostało. Jeszcze zostało mi 98 pucharków do 16 tysięcy, żebym zdobył następny cel. Mam teraz tą zadymiarkę Shelly, a sama użyję w trzecim odcinku, specjalnie dla was, chromatycznego. A Shelly oczywiście jest nie z tych chromatycznych, tylko klasyczna Shelly, po prostu. Ta z tych innych, zadymiarz początkowy, jak wiecie, używam go, żeby wygrać mecze. I wiecie co, pokażę wam coś, dziennik bitew, tutaj trzy wygrane bitwy, więc dzisiaj zagramy tą Shelly w trzech zadaniach. Najpierw piłka nożna, jak zawsze, potem starcie kwasowe jeziora i na koniec zbiorek lejnotów. I zobaczycie, jak mi dobrze pójdzie. No dobra, to najpierw piłkę nożną zaczynamy. Może dzisiaj mi to trochę lepiej pójdzie, zobaczycie. Gramy przeciwko Dynamite'owi, Nicie i Mortisowi. Zaraz wam pokażę, jak to się robi.
wyskakuję jak tylko mogę. Ej, co ty robisz? Ej. I mamy gola. No, wszystko przez to, że był zamyślony. Dobrze, teraz się dopiero obudził. No, tego Mortisa pokonałem. Ale Dynamite za to pokonał mnie. Kurde. Zawsze na odcinku tak jest, że muszę zawsze przegrać. Ale może następne wyzwania wygram. Zobaczycie. Jest! Gol! 1-1. Ej. Jest gol! No w końcu na odcinku wygrałem! W końcu pasa przegranych poszła w niebyt. Może dzisiaj wygram wszystko, zobaczymy. Ta szali jest znakomita. Przegrywaliśmy 0-1, a wygrywamy oczywiście 2-1. Gra w parze? Nie, gra solo. Powiedzmy solo chcę zagrać. Jak nawet nie wygram, to co tam? Ale ta szali, mówię wam, jest znakomita. Niestety, porażka. Colt mnie załatwił. Szybka porażka i przenosimy się do zbiorów klejnotów. Ale to będzie szybki filmik. Zobaczycie. Zbiorę klejnotów, lecimy. Akurat miałem tam 9 rangę. Jako 9 odpadłem. No szkoda, ale tu może wygramy. Przeciwko Biko, Rukowi i wiecie komu gramy. Przeciwko Jessie. Ale my też mamy Koruka. Ale załatwiłem Bię. Ale za to Jessie załatwiła mnie. Przynajmniej jedna wygrana będzie na filmiku, ale kto wie, może jeszcze coś zrobimy tutaj. Trafiło mnie. Kurde. Przynajmniej 5. Mam ich 5. Dobrze. Bija mnie załatwiła. A zbliżam się do nich. Mam to gdzieś. Że napierdzielają na mnie. Ja nawet zbliżam się do tej Jessie. Ja tu się nikogo nie boję. Ale oczywiście trochę się obawiam tego, jak ci przeciwnicy nam zabierają. Nasze klejnoty, jak nam zabierają. To tego się obawiam, że nie wygramy i tyle. Ale przynajmniej Koruka załatwiłem. Nie mówiąc już o Bi. Trudno. Dzisiejszy filmik uważam za oficjalnie zaliczony. Więc miałem tylko jedno zwycięstwo, a dwie porażki. Za chwilę wam pokażę, którą rangę zaliczyłem. Raczej 10. Byłem jako 10 niestety. Niestety pierwszy był, jak wiecie, pozycja 11. A pozycja pierwsza ranga należy do tego tutaj. Najlepszy był Griff. Zaraz sprawdzę, czy to Griff.
bo nie jestem pewien. Tak, to jest Girl Drift, ten, który ciska monetami. Pierwszy jest Girl Drift, drugi Brock, trzeci Colt, czwarty Bull, piąty Dynamite, szósty kolejny Dynamite, siódmy kolejny Dynamite, ósmy Pan P, dziewiąty ten, który mnie załatwił, czyli Tete Quasi, który wybrał Colta, Colt dziewiąty, a ja moją Shelly mam niestety 10. pozycję. Na razie mamy 22. rangę, a moc 11. na tego zadymiarza. A na tego zadymiarza pokażę wam, ja mam 564 pucharki. I jeszcze coś chciałem wam pokazać. Tutaj jest taki gadżet. Wybieram go sobie, żeby zwiększyć to trochę większą liczbę mocy dla niej. Wybieram sobie na przykład to, hej do przodu. Shelly rzuca się naprzód, pomijając parę niekoniecznych kroków ładunki na metr trzeci, albo tutaj, to drugie wybieram. To zwiększa mi jeszcze lepsze punkty niż tamto. Gliniane gołębie. Po aktywacji przez następne 5 sekund główne ataki Shelly skupiają ostrzał na mniejszym obszarze z większym zasięgiem ładunki na metr trzeci. Gadżet, gwiezdna moc i wyposażenie. Oczywiście tutaj mamy takie coś. Mogę se tak zrobić. O, tutaj też mogę. Kolejne 1000 zł. Wydaję, bo po prostu mam dużo tych pieniędzy. No to wszystkie wyposażenia, jak widzicie, już mam. Wybieram sobie to wyposażenie tutaj. Idę na tą stronę. To wyposażenie jest już przypisane do innego miejsca. Wymienię sobie na coś innego. A niech będzie to. Oczywiście nie chcę tej pięści. Weźmy sobie ten herb. No i to by było na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeszcze chciałem wam dodać, że ta Shelly strzelba Shelly ma szeroki zasięg i strzela we wrogą drużynę śrutem. Super atak Shelly niszczy osłonę i sprawia, że przeciwnicy trzymają się na dystans. Pokazałem wam to na meczu, jak wygląda, że ona strzela takim siorutem, tym pistoletem i można pomyśleć, że naprawdę dobry ma atak Shelly. Tutaj mam wzmocnienia, rangę 11, moc 11, rangę 22 i 564 pucharki na tego zadymiarza. Następnym razem w trzecim filmiku nagram dla was, jak gram dla was tym oto chromatycznym samem, który to on jest sam. Bronson to był pracownik fabryki, który toczy wendetę przeciwko wszystkim robotom. Walczy w gangu złotorękiego, uwielbia łupić i spuszczać robotom łomot. No, to tyle wiecie o tym zadymiarzu i o Shelly. No dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek z Burn Roll Stars, moją nową zadymiaczką Shelly, która ma 22 rankę, 564 pucharki i 11 moc, to wiecie co robić. I która strzela śrutem, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa. Dobra, ja lecę, bo niedługo będę miał ligę klubową. Muszę jeszcze wam pokazać ligę klubową do działa, ale to później wykonam. Pa, pa, trzymajcie się ciepło, cześć i pa.